Good morning, my friend. W kolejnym odcinku zagrajmy w Blitzkrieg herbatykowe misje i w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie misję historyczną. Jest to już przedostatnia misja historyczna, po tej mamy już ostatnią. Opis misji. Misja Normandia, typ historyczny. Opis misji. Po udanym desancie ufortyfikowaliśmy przyczółek i z każdym dniem wzmacniamy nasze oddziały, ale wróg nadal liczy na to, że uda mu się odrzucić nas w kierunku kanału La Manche. Dane wywiadowcze świadczą o tym, że nieprzyjaciel może przeprowadzić atak skierowany w twoim kierunku. Twoim zadaniem jest odeprzeć pierwszą ofensywę, a zamiast zniszczyć oddziały Niemców, gdy dotrze twoje wsparcie. Chroń swoje linie zaopatrzeniowe, gdyż inaczej nie będziesz mógł posuwać się do przodu. Po odparciu ataku zorganizuj kontruderzenie i zajmij całe terytorium nieprzyjaciela, dokładnie niszcząc wszystkie jego bazy. Dobrze. To byłby opis właśnie misji w grze. A teraz wam przeczytam, na czym polega operacja Overlord. Aliancka inwazja we Francji trwająca od 6 czerwca do końca sierpnia 1944 roku, która stanowiła początkową fazę działań wojennych na froncie zachodnim podczas II wojny światowej. Rozpoczęła się lądowaniem w Normandii, będącej największą operacją morsko-desantową w dziejach świata, której celem było przełamanie wału atlantyckiego. Po zdobyciu i skonsolidowaniu przyczółków przez aliantów oraz przesunięciu przez Niemców w rejon inwazji posiłków nastąpił okres względnej równowagi sił i stabilizacji frontu, podczas którego główny punkt ciężkości stanowił walki o Caen. Nowy etap działań zapoczątkowała przeprowadzona pod koniec lipca operacja Cobra, gdy Amerykanie przełamali front i wyszli na tyły niemieckich armii w Normandii. Kulminacyjny moment kampanii stanowiła sierpniowa bitwa pod Falaise, podczas której znacząca część wojsk hitlerowskich została okrążona i rozbita, co umożliwiło aliantom wejście na linię Sekwany i wyzwolenie Paryża. Często termin operacja Overlord jest błędnie utożsamiany z samym tylko lądowaniem wojsk sprzymierzonych na plażach Normandii w dniu 6 czerwca, D-Day. W rzeczywistości obejmowała ona blisko 3-miesięczne działania wojenne toczone na obszarze północno-zachodniej Francji do końca sierpnia 1944 roku. To byłoby na tyle. Fajny opis, podoba mi się. Dobrze. Odbieramy raport. Odeprzyj ataki wroga. Przygotuj obronę, wróg będzie atakował kilkoma falami. Musisz odeprzeć wszystkie siły nieprzyjaciela. No to co? No to siup. Widzimy się w bitwie. Oh yeah, jesteśmy w bitwie. Zapisujemy gierę. Cyk. Dobrze. Zobaczmy. Tutaj widzę... Co oni mają? Jakieś fajne... Wrzutnia rakiet bazooka. Wow. Żołnierz amerykański. Tutaj coś. Tu. Cały czas tutaj widzimy, że... Dużo ludzi. Dobrze. Ogarnijmy, co my możemy zrobić takiego, żeby, kurczę, odeprzeć ich wszystkie ataki. Mamy zwiadowców, mamy czołgi, mamy armaty, mamy dużo tego gówna, którym moglibyśmy napierdalać. I to lekka haubica. Te lekkie haubice bym przetransportował bliżej, na przykład gdzieś tutaj, jeżeli się da. Tutaj mamy ludzi, więc można by ich wpakować gdzieś. Na przykład tutaj. Dobra, jestem. Był atak spawacza. Dobra, mamy tych żołnierzy. Wszystkich możemy wpakować do bunkrów. Tu jest oficer. Ty możemy wpakować również do bunkrów. Tyle ile wlezie. Tu mamy te lekkie czołgi, które mogą być właśnie naszymi spotami. Ale no nie wiem, co ja mogę nimi zrobić aktualnie. Poczekajmy. Tu mamy trochę tych żołnierzy, więc wypadałoby też tutaj ich ulokować. Bynajmniej tą trójkę tutaj. No, zapraszam. A tą dwójkę gdzieś. Nie, tutaj. Tu nie. Tutaj na przykład. Dobra. Jeszcze tutaj zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. To troszeczkę. A nie, to zrobimy tak.
Ty się troszeczkę odlokujesz tutaj, tutaj, dobrze. Mamy czołgi, które pójdą na sam przód, czyli pójdą tutaj. Te czołgi również pójdą troszeczkę do przodu. Czyli tu. A te już są na samym przodzie. Więc cyk. Ty musisz cofnąć się tu. Ty również. Tutaj. Tu. Tutaj. No, to powiem wam słabo, że bo tutaj będę napierdzielać, a tu nie ma żadnych czołgów, które by mogły mnie obronić, więc może byśmy wzięli tych dwóch na przykład tu. Dobra, super, to już mi się podoba. A, dobra. Super. Dobra, teraz zrobimy tak, że to będzie artyleria numer 1. To będzie artyleria numer 2. I na razie to byłoby tyle, nie? Zaraz zobaczymy, jak tutaj wszyscy się okopali. Kopcie się. Wy tak samo. Opłaca się okopać. Zawsze jest jakaś ta obrona. Okej, okay, tutaj są jeszcze, więc cyk. Tutaj oni również. Cyk. Dobra, i co, na razie to czekamy. Okej. Okay. Założono samoloty nieprzyjaciela. Dobra, leci ten zwiadowca, zwiadowczy. Tu widzę, jest jeden. Co to jest? Co to jest? Artyleria nabrzeżna. Ja pierdyczy, jak to zniszczyć? O, shit. Bo to mi pokazało czerwoną kropę, ale to jest kurwa straszne. Co oni potrafią tutaj wymyślać? Dobrze, Mustangi poleciały. Mam nadzieję, że jak najszybciej zniszczy. Superancko. Może byście się obrócili w tą stronę? Dziękuję bardzo. Dobra. Superancko, ja to bym może zrobił tak. Ready for battle. Tylko szkoda, że nie w tą stronę się odwracacie. Dobrze, 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 dobrze. Tu już to widzę. Zaczynają zabawę. O Boże, patrzcie, średni czołg i do tego można pakować ludzi. Jak to fajnie wygląda jeszcze. Super, jeszcze ludzi pozabijali. Dobra. Ja to bym zrobił tak. Why be not? Nie spróbować wziąć artylerii tej naszej dalekosiężnej, nie atakować tego. Bo widzicie, to już napierdziela. Dobra. Super, gdzie to napierdziela? Gdzie się to strzeliło i to potężnie, tylko nie wiem gdzie. Zaraz zobaczymy. Gdzieś to strzeliło.
na stówę. To strzeliło tutaj. Oho, więc może by tak chciał się wycofać. Dobra. Ostrzeliwane to jest. Na razie nie, dobra. Niech to strzelają w tą stronę. Tigerek. Super. Powiem wam, straszna jest ta misja, trochę się cykam. Weźmy część pierwsza. Zapiszmy. Zawsze można... Patrz, jak strzelać zaraz. Dobra, jedyneczka. Zaprzestańcie na chwilę. Okidoki. Na razie względny spokój. Czekamy na resztę. A no super, jeszcze tutaj mógłbym mnie atakować. Zapomniałem. Niech on to tak przyjedzie sobie. Zaraz zobaczymy, co tutaj może być. Na razie jakiś spokój jest. Tutaj widzę, że napierdzielamy w to. Okej. Tu widzę, że nic nie będzie chyba. Ale tu coś będzie. O ty. O! Czy wy to widzicie? Jak to we mnie strzela? Ho, ho, ho! Powiem wam beka. Dobra, ty się wróć. Tutaj. A my czekamy dalej. Czekamy. Tutaj jadą, bo słyszę. Tu na pewno jadą. Tutaj również. Dobrze, więc czekamy. Ty się okop. A my na razie sobie tutaj z zaopatrzeniem będziemy powoli jeszcze tymi armatami będziemy napierdzielać tamtą kurde wielką artylerię nadbrzeżną, która jest kolosalna, straszna zarazem. Dobra. Gdzie tu strzelają we mnie? Gdzie tu we mnie strzelają? Przygotuj obronę. Nie mów też, że tutaj coś będzie. Dobra, wkurzyłem się. Bierzemy. Znaczy, zapiszmy najpierw grę. Cyk. Dobra. Weźmy te czołgi. Okej, jestem. Trochę będą takie cięcia w tym filmie, ale no cóż. O. Tutaj widzę. Patrzcie, co to robi? Patrzcie, dobra. Nie jest tak źle. Napierdzielaj. Dobra. Kurde, ludzie, no... Wkurzyłem się, prawda? Tak. Dobra. Działa. Z
super, tu są, ktoś jest. Tu napierdzielają, więc wy teraz... Dobra, działa. Tu coś jeszcze było. Tutaj napierdziela mi jakiś ten kolos. Normalnie to jest tragedia, jedna wielka. Dobrze, tu jest spokój. I ty tak samo, a tak. Dobra. Przybyły posiłki. Gdzie są moje posiłki? Tu są moje posiłki, dobrze, jedne posiłki. Tu są drugie. Tutaj też coś? Tu nie, dobra. Czwóreczka, wy pędzicie na Berlin. Dobra. Tu coś jest? Są, więc... Dobra, spokojnie tutaj zanapierdzielacie. Absolutely? Jak się absolutnie ze mną zgadacie, no to wbijam tutaj. Tutaj widzę, będzie do atakowania. No. Założono samoloty nieprzyjaciela. No to cyk. Chain 10 co artylerię. Dobra. Strzał. Strzał kolejny. Dobra, działa. To jest ta czwóreczka, dobra. Więc wy tutaj. Dobra, strzał, cyk. Dobra. Dobra. To byłoby na tyle. My strzelamy tutaj. Oni tutaj napierdzielają mnie cały czas. Te strony. Zobaczmy teraz, co tutaj będzie. Czołgi. Super. Jest commander. Wyczułam, że tutaj będzie. No to będzie do przyjęcia później, jak odeprzemy ten atak. Więc na razie byśmy zrobili tak, że... O, fuck, nie zauważyłem. I teraz tego. Jeden z tej posady została zniszczona, super. Mam to w dupie teraz, prawie że. Albo i nie. No strzał. Dobra. Waiting for orders. Dobra. Skoro tak... Proszę w to napierdzielać. A to ma cały czas 100% HP. Więc to jest przedziwne zjawisko. Więc teraz... O. Dobra, super. Twój myśliwiec został zniszczony, więc z całą pewnością zapraszam was wszystkich tutaj. Zobaczymy, co tutaj będzie.
Dobra. Więc ruszamy się. Żeby nas nie pozniszczali. Dobra. Więc teraz go. Go tutaj. Na razie tak. Dobra, wsparcie lotnicze udostępnione, więc nie jest tak źle. Na razie zrobimy tak, że wy też stop, zapiszmy grę. Herbatniki część 2. Bo tutaj poszedłem troszeczkę agresywnie. Więc czemu by nie pójść jeszcze bardziej agresywnie? Zobaczymy, co tutaj będzie. O, no to go. Go. Dobra. To jest mi napierdzielają, a to ostro. Mamy to pokonać. Aha, dobra. Ja chyba będę wiedział, jak to trzeba pokonać. Ewentualnie zrobimy to tak, że... O, shit. Czołgi, uciekajcie! O mój Boże, są głupie te czołgi czasem. Dobra. Tutaj zakręcicie. I strzał. A, bo to coś tutaj jest, Ferdinando. Dobra. Zauważono samolot nieprzyjaciela. Powiem wam, że... No ciężko. Jedyny może być tym... pomocą, znaczy... Żeby to rozwalić... czyli w sensie, że... Żeby to rozwalić, można użyć piechoty w jakiś tam transporterze, na przykład tym. Ona wtedy tutaj wejdzie i to wszystko rozwali. Dobra. Więc odczyćmy sobie to. Dobra. Oni niech wejdą tutaj sobie. A my im oczyścimy tutaj... Tutaj terenicho. Tak, żeby mogli, kurczę, przejechać do nas. I to jakoś rozwalić. Odpieramy tę falę i coś tej, kurczę, fali coraz kolejnej to nie ma. To nie jest za specjalnie, powiem wam. Niczego już to będziemy napierdzielać zaraz. Dobra, niech to... Ty, gdzie ty jedziesz? Gdzie? Chyba cię pokićkało i to ostro. Dobra, tutaj widzę, coś jest, więc... Ej, ty Thompson. Ambro Jason. Come on. Super. Dobra, jednak się udało. Dobra, gdzie jest ten...
Musi zabezpieczyć schrony i wyeliminować wszystkie oddziały nieprzyjaciela w pobliżu stanowiska artyleryjskiego Todyt, które zostanie wyłączone z gry po zakończeniu tego zadania. Aha, dobra. To na takiej zasadzie, tak? Znajdź i zniszcz żołnierzy wroga. W tej zasadzie znajduje się pewna ilość żołnierzy wroga. Musi ich wyeliminować. Aha. Dobra. Capisci. Skoro capisci, to będzie capisci takie, że jest. Dobrze, to będzie drugie napierdzielać. To ja już myślałem, że będę musiał tutaj przejmować tych, wysyłać ludzi, żeby tutaj wchodzili do tego pomieszczenia i w ogóle i w szczególe, a to jednak nie, szkoda. Powinien właśnie tak zrobić, że żeby to wyłączyć, to że trzeba zebrać wojsko, transportowcem gdzieś cyk, cyk, cyk tutaj. I ten. Go. No, dobra, superancko. Dobra, chodźcie tutaj. Musimy to przejąć. To naparzają, czy nie naparzają? A, no to atak. Dobra. Super. I teraz możemy zrobimy tak, że czy weźmiemy tego ziomka, tego. Jest komandor. Dobra. Skoro to tak działa, to niech podziała i tak. No, come on. Ale tutaj. Jest komandor. Ktoś nie strzela? Najwidoczniej już nie. Więc chodźcie tutaj. Dobra. Spokój, wyłączyło się. Dobra, to się wyłączyło, więc jest jeden wielki spokój. Superancko, to mi się podoba. Super, zauważono wsparcie. Wsparcie nieprzyjaciela przez powietrze. Zapierdolę, czasami to się sam zastanawiam. Haha, spieprzaj dziady go. No come on, wierzę w ciebie. Udało się. No to teraz podjedź się jeszcze tutaj. O typa, Tiger. I coś tu jeszcze jest. Super. Ej, burza jest, normalnie słychać jak grzmi. Nieźle. Jej, misja zakończona z sukcesem. Chyba. Czy tu jeszcze coś zostało? Coś, czego ja nie wiem. Hej, hej, hello. Dobra, super, udało się, zakończyć tę misję, Overlord. Więc widzimy się w statystykach, które będą pewnie dziwne, bo ta też była misja troszeczkę dziwna, troszeczkę byłem taki zagubiony, nie wiedziałem jak to zacząć. Jej, medal honorowy. Medal honorowy jest najwyższym odznaczeniem za odwagę podczas walki z wrogiem, która można przyznać żołnierzowi Armii Stanów Zjednoczonych, najczęściej wręczane przez prezydenta w imieniu kongresu tym, którzy wyróżniają się walecznością i męstwem, narażając życie bardziej niż wymagają od innych zobowiązania żołnierzy. Srebrna gwiazda jest przyznawana za dzielność na polu bitwy i jest trzeci z najwyższych amerykańskich wyróżnień wojskowych za bohaterstwo na polu bitwy.
superancko, tak. Taktyka minus 12, zaopatrzenie plus 25, ostrożność minus 10, dowodzenie minus 18, sztukowej na 1, następna ranga 24. Dobra. Straty. A, walić Cromwella. Tak, poproszę następną misję. Bitwa o Ardeny, kampania aliantów. Pod koniec 1944 roku armia radziecka i alianci zbliżali się do niemieckich granic, ponieważ Niemcom brakowało zarówno zasobów materialnych, jak i ludzkich. Poza tym cały kraj był intensywnie bombardowany. Niemieckie dowództwo postanowiło skoncentrować się na wyparciu aliantów z Europy, co pozwoliłoby rzucić wszystkie siły na Związek Radziecki. Alianci mieli 63 dywizje, około 10 tysięcy czołgów i niemal 8 tysięcy samolotów. Niemcy mieli 1,5 raza mniej żołnierzy, 900 czołgów i 800 samolotów. Niemcy planowali odnieść sukces dzięki trzem czynnikom. Zaskoczenie niesprzyjającej pogodzie, która uniemożliwiałaby aliantom wykorzystanie samolotów oraz przewadze technicznej swoich czołgów. Niemcy liczyli też, że zdołają przechwycić alianckie dostawy paliwa, którego im brakowało. Niemiecka ofensywa zaczęła się 16 grudnia i całkowicie zaskoczyła sprzymierzonych. Amerykańskie linie obrony zostały szybko przełamane i liczne niemieckie grupy desantowo-dywersyjne oraz elitarne siły pancerne wdarły się głęboko na terytorium zajmowane przez aliantów. Gdy wydawało się już, że front sprzymierzonych zostanie całkowicie rozbity, amerykańscy spadochroniarze, rozpaczliwie broniący Bastogne, uratowali sytuację, odpierając wielokrotnie ataki Niemców. Nieprzewidziana silna obrona w tym rejonie spowodowała, że Niemcy zaangażowali tu znacznie większe siły i poświęcili więcej czasu niż planowali, co spowolniło ich ofensywę. Na pozostałych odcinkach frontu mieli więcej szczęścia, zajmując obszar 80 na 100 km, a gdy poprawiła się pogoda, alianci zaczęli przeprowadzać zmasowane bombardowania, które całkowicie podtrzymały niemiecką ofensywę. Sprzymierzeni przerzucili w rejon walki posiłki i wkrótce sami rozpoczęli ofensywę. Po zakończeniu tej bitwy niemiecka machina wojenna została niemal unieruchomiona i od tej pory inicjatywa przeszła nieodwracalnie w ręce sił sprzymierzonych. W tym samym czasie Amerykanie przeprowadzili ofensywę na zajmowane przez Japończyków wyspy Pacyfiku. Rosjanie zaś przełamali niemiecką obronę, wyzwalając Węgry i rozpoczynając bezpośrednio ofensywę na Berlin. Dobrze. Super. Dostęp do lepszenia. Cóż my tu mamy? Ciężkie samoryczne ciało, Pepanz, Slager, średni czołg, jakiś zajebisty Sherman. Lekkie samoryczne ciało? Nie. Lekkie plot? Nie. Ciężki czołg, Pershing? Tak. I w następnym odcinku na pewno zdobędziemy Shermana, potem Slagera, a na sam koniec Pershinga i potem pociśniemy normalnie misję historyczną i zakończymy Blitzklick. Herbatniki. A więc komentujcie, subskrybujcie, rajkujcie fanpage na Facebooku, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!